Dzień dobry, witajcie bardzo, bardzo serdecznie u mnie na moim kanale. I jak widzicie, nagrywam w tym miejscu, więc można od razu się skapnąć, ci, co mnie oglądają często. Będę nagrywała filmik z serii Rozmowy niekontrolowane. Dzisiaj poruszę, jeszcze nie wiem jaki temat, mam tyle pomysłów. Wiem, że większość z Was przyjęła tą serię bardzo, bardzo mile, co mnie zaskoczyło. Bo tak jak sama nazwa wskazuje, rozmowy niekontrolowane, będę tutaj mówiła o swoich jakby takich odczuciach na dany temat, o swoich myślach i sądzeniach. Nie namawiam tu nikogo, żeby przeszli na moją rację, żeby trzymali mojej strony. To jest moje, to są moje odczucia. Fajnie, jeżeli ktoś zgodzi się ze mną, to jest bardzo fajne oczywiście, ale nie namawiam nikogo do tego. Słuchajcie, poruszę tutaj temat dzisiaj dosyć kontrowersyjny. Porozmawiamy troszkę o in vitro i porozmawiamy troszkę o aborcji. Z tego względu, że ostatnio dużo programów oglądam w telewizji, właśnie poruszające te tematy. I chciałam Wam przedstawić, co ja o tym wszystkim sądzę. Słuchajcie, in vitro moim zdaniem jest to świetna sprawa. Naprawdę jest bardzo wiele kobiet i mężczyzn, którzy nie mogą mieć dzieci ze względów zdrowotnych. No niestety czas, w jakim żyjemy, świat, w jakim żyjemy, jest pełny właśnie nie tylko zła ogólnego, ale wszystkie takie śmiertelne pułapki, nawet mogę powiedzieć, czają się w jedzeniach, czają się w trybie jedzeniowym i niekiedy to właśnie również ogranicza nas do zostania rodzicem, z tego względu, że teraz do jedzenia, nawet do zwykłego chleba powszedniego, jak to się mówi, dodają różne spulchniacze i takie niedobre rzeczy. Właśnie wspominając to, przyszła mi na myśl kolejna seria, znaczy nie kolejna seria, tylko kolejny odcinek, który będzie na temat żywienia zbiorowego, oczywiście żartuję, żywienia, z tego względu, że jest kilka tematów, które chciałabym poruszyć, ale odbiegam od tematu, więc wróćmy, jeżeli chodzi właśnie o in vitro. Słuchajcie, kochani, jest wiele przypadków, gdzie naprawdę kobiety i mężczyźni nie mogą mieć dzieci, a chcą, pragną zostać rodzicem, pragną obdarować dziecko miłością. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, no dobra, to można adoptować, bo jest tyle dzieci, które potrzebują pomocy. Oczywiście zgodzę się z tym również, ale pragniemy mieć te własne dziecko, przejść przez ten poród, żeby ta miłość nawiązała się właśnie podczas tej pierwszej chwili narodzin. Jestem sama matką dwójki wspaniałych dzieci i to, co przeszłam, będąc w ciąży czy po porodzie, było fantastyczne. Zbliża to strasznie z dzieckiem. Czego by brakowało w adopcji? Adopcja by była również głęboką miłością i również jestem za tym, żeby osoby takie, co nie mogą mieć dzieci, adoptowały dzieci. Ale in vitro daje nam bardzo wiele szans właśnie bycia takim prawdziwym rodzicem. Prawdziwym rodzicem, bo prawdziwym rodzicem również można być dziecka adoptowanego. Ja nie twierdzę, że nie. Możemy porozmawiać na ten temat w osobnym filmiku. Kochani, na przykład nie można mieć dzieci ze względów chorobowych, tak? Na przykład mamy jeden jajnik, mamy, że mężczyzna ma słabe nasienie i nie może doprowadzić do tego, żeby zapłodnić kobietę. Kobieta ma za słabą macicę, żeby utrzymać te pierwsze dni, więc tu w in vitro wszczykujemy bezpośrednio.
Słuchajcie, mówią, że to jest złe, że to jest bawienie się w Boga. Słuchajcie, medycyna strasznie idzie w górę i dlaczego na przykład, jeżeli wymyślą jakiś lek, nie wiem, powiedzmy na raka, ludzie nie mówią, o czemu bawicie się w Boga, tylko wręcz odwrotnie, cieszą się, że to zostało wymyślone. Więc dlaczego w przypadku in vitro jest tyle zamieszania, że to jest złe, bo to nie jest od Boga? Troszkę tego nie rozumiem i myślę, że tutaj jest bardzo dużo osób znam, które właśnie zostały zapłodnione przez in vitro i dzięki temu są szczęśliwą rodziną, prowadzą normalne życie, mają przy sobie te ukochane dzieci, swoje własne. Właśnie tą drogą spełniły się ich marzenia. A ta droga też nie była łatwa, bo to nie... Działa to w psychice. Szkoda mi tylko tego, że ludzie tak właśnie oceniają in vitro. Że mówią, że to jest bawienie się w Boga lub coś w tym rodzaju. Moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, jeżeli już mogę tutaj wyrazić swoje zdanie z tego względu, że mam tą możliwość wypowiedzenia się przed kamerą i dużo osób mnie obejrzy. I właśnie jest takie moje zdanie, że in vitro, ja nie mówię, że w każdym przypadku, że kobieta zamiast normalnie rodzić i znaczy normalnie zachodzić w ciąży, decyduje się na in vitro, ale czy zdrowe kobiety się na to zgadzają? Wiadomo, że jeżeli mają możliwość zajścia w ciąży naturalnie, to to robią. Nie idą po pomoc in vitro, kiedy są zdrowe w jakimś stopniu. A co myślę o na temat usuwania ciąży? Moim zdaniem również powinno być zalegalizowane. Tak na przykład w moim kraju jest zalegalizowane i jak kobieta jest w ciąży, lekarz od razu pierwsze co się pyta, czy chcesz urodzić to dziecko. I słuchajcie, nawet tu jest to zalegalizowane i myślicie, że od razu wszyscy idą i to robią? Oczywiście, że nie. Nawet dziewczynki, bo dziewczynki, które mają 15 lat, rodzą dzieci, nie idą od razu usuwać ciążę. To jest ich wybór. Oczywiście są zabezpieczenia. Można tu rzec, trzeba było się zabezpieczać albo nie uprawiać seksu. Hello, jakby ktoś wiedział, że się przewróci idąc, by się położył, prawda? Są niekiedy takie przypadki, że dziecko zabezpiecza zdrowiu matki, w sensie, że na przykład wiadomo, że się urodzi chore. Czy kobieta, która nosi w sobie dziecko i kocha je, wiedząc, że się urodzi chore, decyduje się od razu na aborcję? Nie! Oczywiście fajnie, jak jest prawo wyboru, że można to zrobić, z tego względu, że no nie każdy jest silny. Jeżeli ma się później całe życie dziecko męczyć i matka, i rodzic, i ojciec, i wiedzą, że to będzie złe, dlaczego nie? Oczywiście tam nie wiem, do kiedy się usuwa, chyba do trzeciego miesiąca ciąży, bo później to już jest nie płód, tylko dziecko, no to wiadomo, że jak to usunąć siebie. Czy ja bym usunęła kiedyś ciążę? Słuchajcie, mam nadzieję, że nigdy nie będę musiała stanąć pod takim, przed takim wyborem, z tego względu, że ja no choruję. Nie jest to jakieś tam mocne chorowanie, ale ja wiem, że zajdąc w ciążę, ja bym sobie nie poradziła. Nie poradziłabym sobie z tym dzieckiem z tego względu, że wykonywanie najprostszych czynności może spowodować to, że 3 dni będę po prostu nie funkcjonowała normalnie. Ale czy bym była w stanie usunąć dziecko? Nie wiem, tego nie wiem i bardzo bym chciała nie stawać przed tym właśnie przed tym wyborem, że nie będę musiała kiedyś. Słuchajcie, a kobiety zgwałcone, które zajdą w ciążę, dlaczego mają iść przez całe życie z tym ciężarem i obwiniać to dziecko, które się urodzi, bo by było obwiniane. Niektóre oczywiście by kochały to dziecko, ale by przez całe życie obwiniało,
że to jest właśnie ten ból. Przypominało o tym zdarzeniu. Dlaczego takie osoby nie mogą mieć pomocy usunięcia dziecka, oczywiście kiedy jest jeszcze zarodkiem, żeby to... Ja nie wiem, jak to powiedzieć, bo są również przypadki kobiet, które nie mogą mieć dzieci, które kurde ronią na każdym kroku i tracą swoje pociechy, co jest bardzo strasznym przeżyciem ogólnie dla tej kobiety i dla rodziny. Widzicie, to jest taka waga podzielona i ta matka ma prawo powiedzieć, jak można usuwać dziecko, kiedy ja nie mogę mieć tego upragnionego potomka. Ale postawcie się w sytuacji takiej matki i dzieci jesteście zgwałcone, albo wasza córka, wasze dziecko zostaje zgwałcone, powiedzmy w wieku 15, 14, 13, obojętnie, wiek tu nie ma znaczenia. I co? Pozwolilibyście na to, żeby wasze dziecko urodziło takie dziecko? Z takiego bólu, z takiego cierpienia? Ja jestem za tym, żeby była aborcja, ale oczywiście właśnie w niektórych przypadkach, żeby to nie było wykorzystywane w ten sposób, że młode kobiety wpadną i z jakimś przypadkowym facetem mam dziecko i muszę iść usunąć. Nie, trzeba było się zastanawiać nad tym, trzeba było się zabezpieczać. Trzeba było myśleć przedtem, ale jeżeli to ma na przykład kobieta, która nie może mieć dzieci, bo po prostu na przykład nie stać ją ani na zabezpieczenie, bo są też takie przypadki, widziałam w telewizji, kobieta miała chyba 7 czy 8 już dzieci i starała się z funduszu zdrowotnego o to, żeby podwiązali jej jajniki, bo ona po prostu nie stać ją na zabezpieczenie. Nie stać ją na środki, na prezerwatywy, na tabletki, na cokolwiek. I ona cały czas zachodziła w ciąży. I ona chciała, żeby jej zawiązać jajniki, coś w tym rodzaju, żeby nie można było nigdy już zajść w ciąży. Lekarze się nie zgodzili. Kobieta była chora, miała problemy z widzeniem. I właśnie każde kolejne dziecko nasilało ten problem. I co? I nie zgodzili się. I kobieta dokonała aborcji i została oskarżona. A wiedziała, że jeżeli urodzi kolejne dziecko, straci wzrok. Całkowicie. I co z tymi dziećmi? Z tą 7, czy tam ile ich było, już nie pamiętam. Później takie dzieci chcą zabrać, bo matka jest niezdolna do wychowywania, a szczególnie, że ojciec pijaczyna, powiedzmy. Jest dużo przypadków, gdzie aborcja powinna być doprowadzana do skutku. Gwałt, ciężka choroba matki. W niektórych przypadkach choroba poważna dziecka. W niektórych, bo oczywiście ja nie mówię, że trzeba od razu mordować płód, bo nie, bo ja tak samo. Ale w niektórych przypadkach wręcz przeciwnie. Ciekawa jestem, jakie jest wasze zdanie na temat aborcji i in vitro. Czy zgadzacie się ze mną, chociaż w niektórych faktach, w niektórych stwierdzeniach, bo słuchajcie, in vitro daje życie osobom, które naprawdę pragną dać życie, mieć pełną rodzinę, a nie mogą zajść w naturalny sposób. I to nie są kobiety, które tam 2, 3, 5 razy próbowały zejść w ciążę i dobra, lecę na in vitro. To są kobiety, które męczyły się całe życie z tym problemem. Które na przykład funkcjonowały z jednym jajnikiem i zejście w ciążę naprawdę graniczyło z cudem. Albo i wcale, bo moje zdanie jest takie, że powinniśmy mieć prawo wyboru. Oczywiście nie możemy też tutaj naciskać na te prawo wyboru, bo tak jak mówię, jak wspomniałam, jakieś tam małoletnie dziewczyny idą na dyskotekę, zamiast myśleć o zabezpieczeniu, to na przykład zajdą w ciążę i idą usuwają. To dla mnie to jest... Nie, powinna właśnie pomyśleć wcześniej, tak? Bo to dziecko nic nie jest winne, że się pcha na świat.
ale w przypadkach choroby, ciężkiej choroby, w przypadkach gwałtu, osobiście zgodziłabym się na in vitro, na pewno, jakbym nie mogła zajść w ciążę w naturalny sposób. Był taki przypadek właśnie z Russellem, że myśleliśmy już, że nie damy rady, bo 2 lata się staraliśmy. 2 lata, niektórzy się całe życie starają. 2 lata i przeszło mi przez myśl, że gdyby nie można było w naturalny sposób, chciałabym właśnie podjąć się in vitro, ale dzięki Bogu stało się inaczej. Russell pojawił się w moim brzuszku naturalnie, więc to było piękne, wspaniałe, fantastyczne. Ale gdyby nie było takiej możliwości, na pewno bym się zgodziła i na pewno bym się starała o in vitro. Jeżeli chodzi o zajście w ciążę i postawienie mnie jako osoby w tym momencie, wiem, że choruję, wiem, że ciężko mi jest wykonywać normalne porządki dzienne, czynności po prostu, czy umycie się, czy ubranie nawet czasami, czy uczesanie, czy makijaż, czy cokolwiek, sprawia mi trudność. Czy na dzień dzisiejszy usunęłabym ciążę? Myślę, że nie, z tego względu nie wiem. Nie mogę teraz pomyśleć racjonalnie, bo nie jestem w ciąży. I jakbym się tak zastanowiła, że to, tamto. Pewnie bym urodziła to dziecko, bo nie chciałabym zabijać własnego dziecka, o tak. Ja się zabezpieczam, ale jakby coś się zdarzyło, nie wiem, przy lekarstwach, które biorę, na przykład na antykoncepcja by nie działała, czy bym usunęła dziecko? Na dzień dzisiejszy na pewno nie, ale nie wiem, jakby to było, gdybym była naprawdę w ciąży. Jakbym musiała dokonać wyboru, że na przykład wiem, lekarz mi powiedział, że nie mogę zajść w ciążę, że to ciężar, który bym nosiła, mógłby spowodować większy nacisk na te moje zdeformowane kręgi i nerwy i bym mogła zostać sparaliżowana. Czy bym myślała wtedy, oho, będę jeździć na wózku, a z drugiej strony będzie dziecko? Nie wiem, jak bym się zachowała. Nie potrafię odpowiedzieć teraz na to pytanie, ale tak, jestem za aborcją. W niektórych przypadkach, w niektórych, w takich, co podawałam, tak, jestem za in vitro, za sztucznym zapłodnieniem. Również w niektórych przypadkach. Dziękuję ślicznie za uwagę. Mam nadzieję, że kolejny filmik Wam się spodobał. Jeżeli nie, no to również zrozumiem, dlatego że każdy człowiek może mieć inne zdanie na dany temat. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, trzymajcie się.